Serdecznie witam w kolejnym wykładzie z cyklu Biblijna literatura mądrościowa oraz z pieśni Izraela. Pozwólcie Państwo, że rozpocznę ten wykład od fragmentu drugiego rozdziału Księgi Hioba. Usłyszeli trzej przyjaciele Hioba o wszystkim, co na niego spadło i przyszli każdy z miejscowości swojej. Elifas z Temanu, Bildad z Szuach i Sofar z Naamy. Porozumieli się, by przyjść, boleć nad nim i pocieszać go. Skoro jednak spojrzeli z daleka, nie mogli go poznać. Wykrzyknęli i zapłakali. Każdy z nich rozdarł swe szaty i rzucał proch w górę. Siedzieli z nim na ziemi 7 dni i 7 nocy. Nikt nie wyrzekł słowa, bo widzieli ogrom jego bólu. Proszę Państwa, Hiob, bohater księgi o tej samej nazwie. Hiob to taki cierpiący, sprawiedliwy, właściwie najbardziej znany chyba w Starym Testamencie i nie tylko, sprawiedliwy cierpiący. W tej scenie, która wieńczy drugi rozdział, czytaliśmy o tym, jak przychodzą przyjaciele, by coś zrobić, bo to jest naturalny ludzki odruch, jakoś pocieszyć, no coś zaradzić, żeby człowiek nie cierpiał aż tak bardzo. Przychodzą, ale słów nie znajdują. Nie spieszno im też do podejmowania żadnych akcji, no bo co tu zrobić? Co zrobić? Jak mu ulżyć w cierpieniu? Wobec tego robią najlepsze, co tylko mogli. Usiedli na ziemi przez 7 dni i 7 nocy. Tak towarzyszyli Hiobowi. Jak już Państwo pamiętają zapewne, mówiłem w poprzednim wykładzie, że właściwie wszystkie problemy Hioba zaczynają się, poza tymi oczywiście, o których mowa w pierwszych dwóch rozdziałach, wszystkie problemy Hioba zaczynają się wtedy, kiedy przyjaciele rozpoczynają z nim dialog, kiedy zaczynają tłumaczyć mu i mówić, co ma zrobić i w jaki sposób może przyjść ocalenie. Okazuje się, że pomysły te są nietrafione, no ale o tym później. Moi drodzy, mówiliśmy na razie o prologu do Księgi Hioba. Mówiliśmy, że w całej strukturze tej księgi wyróżniamy prolog, na końcu epilog, a w środku jest ta część poetycka, która jest no, jakby tym zasadniczym rdzeniem księgi. Bez dwóch pierwszych rozdziałów właściwie jednak zgubilibyśmy się, gdybyśmy chcieli brnąć w dalszą lekturę tej części poetyckiej. Nie mając tego przygotowania, wprowadzenia, które daje prolog, tej niezbędnej porcji informacji, no na pewno nic byśmy nie zrozumieli, albo nie tak poszłaby, w nie takim kierunku poszłaby nasza lektura. Trzeba jasno powiedzieć, że Księga Hioba nie należy do najłatwiejszych i nawet z tą wiedzą z pierwszych dwóch rozdziałów potem i tak gdzieś tam się pogubimy, ale no już ta wiedza, jak powiadam, z prologu wyposaża nas w pewną umiejętność, powiedziałbym, no jakiegoś względnego, takiego bezpiecznego poruszania się po reszcie dzieła. Mówiliśmy o tym, że cały ten prolog skomponowany jest w sposób genialny. Pokazuje niesamowity kunszt literacki naszego autora. Jest 5 scen. Każda z nich no, przynosi inną dynamikę. 3 z nich odbywają się na ziemi, podczas gdy 2 dodatkowo w niebie. Czyli 1 na ziemi, 2 w niebie, 3 na ziemi, 4 w niebie i 5 znowu na ziemi. Wszystko jest ułożone jak w genialnej sztuce, dramacie, czy jak dzisiaj moglibyśmy powiedzieć nawet w serialu, w filmie, gdzie też następuje, jeżeli sobie nawet tego nie uświadamiamy, takie żonglowanie scenami. Gdyby wszystko działo się w jednym miejscu, bez zmiany scen, moglibyśmy się znudzić. A tutaj właśnie autor dokładnie rozumie, że potrzebuje już od początku nadać tej księdze pewną dynamikę, zwłaszcza teraz jest to potrzebne, bo później jakby wszystko zwolni. No więc w pierwszej scenie słyszymy, jest tam taki opis Hioba, jego walorów, jego cech osobowych, ale również cnót, którymi się mógł legitymować. Słyszymy też o proporcjonalnej odpłacie, którą otrzymał w osobach swoich dzieci, więc jest sielanka rodzinna, w majątku ruchomym i nieruchomym. Hiob jest tutaj kreowany na postać no niemalże
na granicy do przyjęcia, że tak powiem, przez czytelnika. Jest tak opisany przy pomocy tak wielu jakby barw, że aż może się wydawać czytelnikowi no, niemożliwym, żeby ktoś taki istniał. O czym jeszcze dzisiaj będziemy mówili? Mówiliśmy o tym, że autor zaprzągł tutaj do swojego opowiadania konwencje. Konwencje, którymi są na przykład to, że Hiob jest patriarchą, to, że Hiob został umieszczony w zamierzchłej przeszłości, to są konwencje. Jeszcze raz może powtórzę, że każde dzieło literackie, każde opowiadanie zakłada pewną umowę, pewien kontrakt pomiędzy autorem a, no właśnie, czytelnikiem. Jakby, jak mówi mój ulubiony profesor Ska, zdaniami, poszczególnymi zdaniami w tym kontrakcie są właśnie konwencje. Wszystko jedno, czy to są obrazy, czy to są jakieś słowa, czy to są jakieś wątki, motywy. To są właśnie konwencje, którymi autor żongluje bardzo umiejętnie, akurat w naszym tekście genialnie, po to, by swoją historię opowiedzieć. Konwencje nie podlegają jakby dyskusji. Rozmawialiśmy o tym, kiedy omawiałem Księgę Rodzaju, tam w przypadku Abrahama. Mówiłem, że pamiętacie Państwo, jak Abram jeszcze wówczas wybrał się ze swoją żoną do Egiptu. W 12 rozdziale o tym czytamy i tam się okazało, po drodze nagle sobie uświadomił, że Sara jest zbyt piękna, żeby, co tu dużo mówić, nie wzbudzać pożądania u miejscowego króla, czyli faraona. Wobec tego kazał jej mówić o sobie, że jest jego siostrą. I teraz pytanie jest takie. Wszystko jest w porządku, gdyby nie fakt, że Sara miała wówczas 65 lat. Wiadomo, że w naszych czasach jest możliwe, iżby kobieta 60 plus wyglądała bardzo atrakcyjnie. No ale jak to możliwe, że w tamtych czasach kobieta po prostu wystawiona na działanie czynników atmosferycznych, bo większość dnia spędzała pewnie na zewnątrz, w upalnym słońcu, w wieku lat 65, wciąż była tak atrakcyjna, że faraon mógłby ją chcieć mieć w swoim haremie. I faktycznie chciał, jak się okazuje z dalszej lektury. Jak to jest możliwe? Nie pytaj, jak to jest możliwe. Tak po prostu jest. Autor ma przed sobą, opowiada, patrzy oczyma dziecka na patriarchinie, założycielkę obok Abrama, założycielkę tego narodu. On patrzy na nią w pewien konkretny sposób. Sara jest piękna, bo musi być piękna. My z czcią do osób kojarzymy również na przykład piękno. Tam są jeszcze inne konwencje, bo mówiliśmy o tym na przykład, że zobaczcie, z jaką łatwością Abram dostaje się przed oblicze faraona. No przecież jakiś wagabunda pochodzący gdzieś tam z jakichś odległych stepów przychodzi nagle i staje przed faraonem. Co więcej, nawet nie potrzeba im żadnego tłumacza, bo albo Abram zna język faraona, albo faraon rozumie świetnie język, w którym mówi do niego Abram. To są rzeczy, które są nieprawdopodobne wręcz. No więc jak to możliwe? Nie pytaj, jak to możliwe. To są właśnie konwencje, takie narzędzia literackie, którymi się posługuje autor, by opowiedzieć ci swoją historię. Jak zaczniesz za bardzo majstrować przy tej historii, za przeproszeniem, zaczniesz zadawać za dużo wścibskich pytań, stracisz cały obraz sytuacji. On posługuje się tymi narzędziami po to, by ci ułatwić przyswojenie takiego przekazu, który ma zamiar tobie podać. Podobnie jest tutaj w naszej historii. Też są konwencje. Konwencjami, wspomniałem, były te dwie, chociażby, że Hiob jest patriarchą, to znaczy jest umieszczony, jakby osadzony w realiach patriarchów. I to nie jest przypadek również, bo patriarchowie to jest taki czas zamierzchła przeszłość, a my jesteśmy skłonni idealizować trochę przeszłość. Nawet dzisiaj mówimy, o, kiedy byłem dzieckiem, te czasy były jakieś inne. Nie było wówczas komórek, komputerów i tak dalej. Ludzie jakoś bardziej ze sobą byli zżyci, częściej się ze sobą spotykali. Teraz to już tylko na fejsie albo gdzieś na portalach społecznościowych, komunikatorach internetowych czy czymś tam. No, więc my idealizujemy trochę przeszłość, a zwłaszcza tą przeszłość, która wiąże się z początkami naszej tożsamości.
I tutaj jest coś podobnego, więc przenosi akcję oraz bohatera, nasz autor, do zamierzchłej przeszłości, takiej idealnej. Umiejscawia go na wschodzie dodatkowo, co również jest konwencją, umiejscawia go na wschodzie, czyli w idealnej krainie, tam skąd można samego tylko dobrego się spodziewać, a więc tam, gdzie również mądrość kwitnie. Co więcej, znowu na zasadzie konwencji, Hyo ma szacunek wszystkich ludzi wschodu. Nie dość, że mieszkają na wschodzie sami tylko dobrzy, no to też pewna konwencja, to jeszcze wśród tych najlepszych Hyo ma największy szacunek. Po co ta konwencja, po co jest potrzebna ta konwencja patriarchy? No właśnie, jeszcze raz, powrót do tego, co idealne, powrót do źródeł. Wracamy do tych najbardziej idealnych czasów i z drugiej strony no, jesteśmy daleko od jakichkolwiek podejrzeń, które mogłyby się zrodzić po drodze, gdybyśmy mówili o ludziach, no, których mamy, że tak powiem, w zasięgu pamięci z jakichś nieodległych czasów, bo zawsze moglibyśmy podważyć ich albo jakoś dwuznacznie spojrzeć oczyma z jednej i z drugiej strony sceny, spojrzeć na ich ewentualne wartości osobowe. Czyli Hiob żyje w idealnych czasach, w idealnym miejscu i to wszystko jakby przekładać się ma na jego idealny charakter. Ten właśnie idealny charakter to też jest konwencja, o czym za chwilę. Hiob nie jest Izraelitą, jak się okazuje. I to jest właśnie dziwne, ponieważ tak długa księga, 42 rozdziały, tak długa księga dedykowana nie Izraelicie, to jest rzeczywiście wyjątek. Ale to też jest konwencja. On wprawdzie czci Boga Jahwe, co jest tutaj jasne, może nie w pierwszym zdaniu, gdzie jest Yirat Elohim się pojawia, czyli bojaźń Boga, ale Elohim Boga, no niekoniecznie Boga Izraela jako Jahwe, ale już z dalszej lektury wynika, że tutaj chodzi tylko o jednego Boga i że ten Bóg już w szóstym wierszu jasno określony jest jako Jahwe. Więc jest to czciciel Jahwe, nawet jeśli niekoniecznie już w tych pierwszych wierszach zna on Boga pod tym imieniem. Jest monoteistą, tak jak i Izraelici, ale Żydem, Izraelitą nie jest. Dlaczego to jest ważne w tej właśnie konwencji? Otóż chodzi o to, że my mamy taką tendencję do utożsamiania się z naszymi krajanami, ziomkami, członkami naszego narodu. I Hiob jako obcy, a jednocześnie bardzo nam bliski, no bo na zasadzie tego, że to człowiek również, Hiob jako obcy niekoniecznie może musi nas gorszyć, kiedy przyjdzie do zgorszenia, bo za chwilę okaże się, że Hiob będzie przeklinał dzień swojego poczęcia, a więc pośrednio będzie przeklinał Boga. Gdyby słowa tego rodzaju powstały w ustach jakiegoś innego Izraelity albo faktycznego patriarchy Izraela, wówczas moglibyśmy już mieć pewien dyskomfort, bo to ktoś z naszych po prostu w ten sposób się do Boga odzywał, w sposób, który urąga wszelkim standardom. Zatem Hiob, który mówi do Boga takim ostrym, agresywnym językiem, które dyktuje mu jego cierpienie, on, co tu dużo mówić, no jakby ma większe prawa w naszych oczach. To znaczy, nie musimy się aż tak gorszyć tym, że on w ten sposób się do Boga odzywa, bo to żaden z nas. Proszę Państwa, to jest takie zjawisko, wyobraźmy sobie, gdyby jakiś Polak, nie daj Boże, dokonał jakiegoś zamachu gdzieś w świecie, to wszystkie media by o tym opowiedziały i my odczuwalibyśmy absolutny dyskomfort jako inni Polacy, ponieważ słyszelibyśmy, że Polak terrorysta dokonał czegoś okropnego. Ta właśnie tożsamość jakby gdzieś daje znać o sobie w takich kryzysowych sytuacjach. Nie wiem, nasi kibice wyjechali kiedyś na mecz do Wilna. Tam okazało się, zrobili, mówiąc kolokwialnie, borutę, językiem kibiców mówiąc. No i cóż, wieść ta rozeszła się we wszystkich polskich mediach. I jakoś nie było nam z tym do śmiechu. To znaczy, Polacy okazali się absolutnie bez zasad, bez kultury i tak dalej. No i powstało wrażenie, że wszyscy nas tak postrzegają. Cały świat tak na nas patrzy, bo jakichś kilku
czarnych baranków znalazło się tam i, no cóż, zrobili nam złe imię. I tutaj ta konwencja akurat uwalnia jakby Hioba z pewnych blokad, które mógłby mu narzucić autor w sytuacjach właśnie tych bardzo, bardzo, bardzo kryzysowych, które są w dalszej części księgi. Uwalnia go również od takiej poprawności, powiedziałbym, religijno-polityczno-narodowej, ponieważ on jest, no, nie jest jednym z nas. Więc kiedy mówi rzeczy trudne do zniesienia dla naszych uszu, mówi je pod adresem Boga, to my nie musimy się już, że tak powiem, tego wstydzić. Ale z drugiej strony to daje nam również pewnego rodzaju wolność, bo może się okazać, że w duchu, w sercu, cierpiąc, mamy podobne odczucia. I w ten sposób identyfikujemy się z Hiobem, nawet pomimo tego, że nie jest on jednym z nas. I chętnie słuchamy tego, co on mówi. I chętnie jesteśmy w stanie, no, chcemy dowiedzieć się, jak to się skończy. Na tym właśnie polega ta bardzo, moim zdaniem, sprytna taktyka, ta genialna konwencja, żeby właśnie nie Żyda osadzić w tej roli sprawiedliwego, cierpiącego. Proszę Państwa, mówiliśmy również o tym, że ta nieżydowskość Hioba również poniekąd jest wynikiem, czy jest świadectwem tego uniwersalizmu mędrców. Mędrcy nie obawiali się korzystać pełnymi garściami, czerpać z dorobku mądrości innych ościennych narodów. Oczywiście po odpowiednim oczyszczeniu z naleciałości pogańskich, jeśli takie były, ale generalnie, jak Państwo pamiętają, no, mędrcy interesują się tym, co tutaj, że tak powiem, w tym wymiarze horyzontalnym, tam kwestie związane z wysoką teologią, przymierzem, kultem, no jakby są mniej znaczące. I w tym sensie, no, jest taki większy uniwersalizm. To znaczy człowiek może się tutaj odnaleźć łatwo, nawet jeśli nie jest wierzący, czy może jest innej wiary. Mędrcy nie boją się korzystać z dorobku mądrości innych narodów. Właśnie dlatego Hiob znalazł swoje poczesne miejsce w literaturze biblijnej, mądrościowej, no i w ogóle w literaturze światowej, powiedziałbym. Proszę Państwa, omówiliśmy już sobie Hioba. Powiedziałem Państwu, że to też jest bohater fikcyjny. Nie należy się za bardzo przywiązywać do jego historyczności. Oczywiście wielu czytając to i słysząc z moich ust to, że Hiob nie był historyczną postacią, mogłoby właśnie poczuć w tym momencie dyskomfort polegający na tym, że jeśli nie był historycznym bohaterem, czyli fizycznie nie istniał, no to Biblia kłamie. Nie, bynajmniej. Pamiętają Państwo ten słynny gatunek literacki maszal, który, mówiłem, że jest bardzo pojemny i mieszczą się w nim zarówno krótkie takie przypowieści, krótkie takie mądrości w pigułce, czyli faktycznie przysłowia, ale mogą tam być także przypowieści lub duże opowiadania z morałem. I właśnie podobnie Hiob, proszę Państwa, nie musi być postacią historyczną, żeby to wszystko miało sens i było dla nas wartościowe. Hiob nie jest postacią historyczną, nie musi taką być. On jest jakby ucieleśnieniem pewnego motywu. Motywu sprawiedliwego, cierpiącego, o którym też Państwu wspominałem. Istnieje on na Bliskim Wschodzie od czasów niepamiętnych. Sprawiedliwy, cierpiący, czyli taka wewnętrzna sprzeczność, która nie mieściła się w głowie trochę starożytnym, a która jednakowoż istniała. Jak to możliwe? Sprawiedliwy, a cierpi. To jest po prostu nie do pogodzenia. Sprawiedliwy nie może cierpieć. Musi mieć, zgodnie z teorią odpłaty, wszystko elegancko poustawiane w życiu. Bóg musi mu odpłacić się właśnie pięknym. Natomiast, no właśnie, Hiob jest postacią podręcznikową. Chodzi o stworzenie takiej idealnej postaci, oczywiście z zachowaniem
realizmu, bo nie chodzi o jakąś bajkową, wymyśloną postać, która po prostu jest zupełnie nie do przyjęcia. On ma stwarzać iluzję realności. Natomiast nie trzeba się upierać przy tym, że jest to postać historyczna, bo nawet sam autor nie chce tego robić. Jest to postać, przy pomocy której chcemy się zmierzyć z pewnymi kwestiami, które być może dla wielu są dogmatem. Jedną z tych kwestii jest na przykład mechanizm odpłaty. Odpłata, czy ona zawsze jest tak mechaniczna? To znaczy, czy zawsze proporcjonalnie do ludzkich czynów ludzie otrzymują to, na co zasłużyli, czyli za dobro, dobre rzeczy, a za złe przekleństwo? No właśnie, Hio pokazuje się być absolutnie ideałem, chodzącym ideałem, wcieleniem wszystkich tych cech, których życzyliby sobie mędrcy, a jednak spadają na niego takie katastrofy, którymi można by obdzielić śmiało kilkudziesięciu pewnie ludzi. No dobrze, ale jest jeszcze coś, co musimy na samym początku bardzo jasno wyartykułować. W pierwszym wierszu już Hiob jest określony przy pomocy bardzo ciężkich gatunkowo określeń, wyrażeń, słów, które nie mają sobie równych w całym Piśmie Świętym. Nikt w Biblii, nawet Mojżesz, nawet Abraham, nie są określeni tak jednym tchem przy pomocy tak ciężkich gatunkowo terminów, które rzucają światło na to, z kim mamy do czynienia. Proszę Państwa, więc na początku słyszymy, że człowiek ten, żyjący w Uz, był, czytam na razie polskie tłumaczenie, był mężem sprawiedliwym, prawym, bogobojnym i unikającym zła. Przede wszystkim zmieniłbym pierwsze słowo, gdy chodzi o tłumaczenie. Sprawiedliwy. Tu jest słowo tam. Sprawiedliwy to byłoby cedek. Ale tutaj jest użyte słowo tam. Słowo to, które moim zdaniem jest takim, na którym zawisły wszystkie pozostałe człony tej charakterystyki. Był to człowiek Isz tam we jaszar, czyli mąż prawy, jakby powiedział, znaczy mąż sprawiedliwy, jak mówi autor, i prawy. Proszę Państwa, ja nie boję się powiedzieć i przetłumaczyć tego pierwszego słowa tam jako doskonały. I zaraz wyjaśnię, o co chodzi. Proszę Państwa, słowo tam to hebrajski przymiotnik, który pochodzi od rdzenia tamam. Wszystkie rzeczowniki, czasowniki, słowa w języku hebrajskim wywodzą się na ogół z jakiegoś trójczłonowego rdzenia. Ten rdzeń tamam wygenerował takie, jak mówię, formy czasownikowe, rzeczownikowe, przymiotnikowe. I wśród tych przymiotnikowych mamy dwie, w tym tą, o którą chodzi. Tam i tamim. Proszę Państwa, tamim to słowo, od niego zacznijmy najpierw. Tamim może oznaczać całą gamę znaczeń. Od bycia bez skazy, na przykład w przypadku zwierząt ofiarnych. O takie przecież chodziło. Zwierzęta ze skazą jakąkolwiek nie mogły skończyć na ołtarzu jako ofiara. To byłoby policzkiem dla Boga. A więc od bycia bez skazy w przypadku zwierząt ofiarnych, poprzez ideę bycia całościowym, bycia kompletnym, integralnym, aż do koncepcji Boga, który ma doskonałą wiedzę o wszechświecie, o ludziach, o wszystkim. Ten termin może się pojawić w kontekście innych takich obrazów chodzenia i drogi. Oczywiście chodzenia, w sensie chodzenia jakąś drogą, czyli postępowania, czyli ludzkiej osobowości, postępowania, czynów, których dokonuje. W ten sposób powiedział Bóg do Mojżesza w Księdze Rodzaju w 17 wierszu, powiedział do niego: chodź przede mną, abyś był tamim, abyś był właśnie doskonały.
W tym kontekście, zanim przejdziemy do tam, warto jeszcze wspomnieć o rzeczowniku tuma. On występuje wyłącznie w literaturze mądrościowej, a zwłaszcza w Księdze Hioba. W samym prologu występuje dwukrotnie i te właśnie jego występowania będą nas interesować tutaj. W drugim rozdziale, w trzecim wierszu, Bóg mówi do szatana. Skąd przychodzisz? Szatan odpowiedział, przemierzałem ziemię i wędrowałem po niej. Rzekł Pan szatanowi, zwróciłeś uwagę na sługę mego Hioba? Bo nie ma na całej ziemi drugiego, kto by był tak prawy, sprawiedliwy, bogobojny, unikający zła jak on. Jeszcze trwa w swej prawości. Tuma. Ten rzeczownik tuma tutaj właśnie jest oddany jako prawość. Choć mnie nakłoniłeś do zrujnowania go na próżno. Czyli tuma, ten rzeczownik oddany właśnie w sensie jako prawość, zobaczcie Państwo, jaka niekonsekwencja też. Skoro tam został oddany tutaj na początku w pierwszym wierszu jako sprawiedliwy, a tuma w drugim rozdziale, w trzecim wierszu jako tuma, też pochodna z tej rodziny, wywodząca się jako sprawiedliwy, jako, przepraszam, jako prawy, jako prawość, no to jest tu pewna niekonsekwencja, no bo tutaj powinien zostać wobec tego w tym trzecim wierszu nazwany ten, przetłumaczony ten rzeczownik jako sprawiedliwość. Trwa przy swojej sprawiedliwości. Chodzi tutaj generalnie jednak o doskonałość. Trwa przy swojej doskonałości, niewzruszoności, przez co Bóg rozumie właśnie całość moralnej i religijnej kondycji Hioba. Po prostu nic to w nim nie zmieniło, nic nie zachwiało. On jest po prostu doskonały. Nie ma żadnego ubytku w jego postępowaniu, pomimo tak ogromnego cierpienia, jakie na niego spadło. No a właśnie, ale przejdźmy teraz do słowa tam. Występuje ono 15 razy w Biblii, w większości w literaturze mądrościowej. Jak możecie się Państwo domyślać, tłumacze mają ogromny kłopot z tłumaczeniem go, i jest tutaj duża rozpiętość różnych tłumaczeń, od takich znanych egzegetów, zaczynając Gordis na przykład, mówi, że chodzi tutaj o wolny od grzechu, moralnie niewinny, szczery. Pedersen mówi na przykład, że chodzi o niewinnego albo postępującego w prawości, cokolwiek to znaczy. Hartley mówi, że chodzi tu o osobistą kompletność, spójność. Kleins mówi, że o bycie bez skazy. Ale wśród tych egzegetów jest także jeden wybitny, Dorm, który mówi, że chodzi tutaj o wewnętrzną doskonałość Hioba, o taką spójność, harmonię, integralność Hioba, czyli doskonałość. Dorm nie obawia się użyć tego słowa doskonały, tego tłumaczenia. Ciekawa sprawa, że po raz pierwszy w Biblii tym mianem oznaczony jest Jakub, brat Ezawa. W przeciwieństwie do swojego brata, pamiętacie tego dzikiego myśliwego, który biegał tam po polu, niespokojny duch, Jakub opisany jest właśnie jako tam, co w kontekście oznacza, że był pokojowego, prostodusznego usposobienia, był człowiekiem, powiedziałbym, przywiązanym do domu, był domatorem. No, to raczej nie jest coś, co pasuje bardzo do postaci Hioba. W Pieśni nad Pieśniami występuje również słowo tam, tylko że w wersji żeńskiej, Tamati, w piątym rozdziale Pieśni nad Pieśniami, mówi oblubieniec do swojej oblubienicy. Otwórz mi, moja siostro, kochana moja, moja gołąbko, moja ty doskonała. No tutaj pewnie doskonałość rozumie się trochę w innym kluczu. Pewnie cała fascynacja tą drugą osobą płci odmiennej wpływa właśnie na takie jej pojmowanie. I chyba jeszcze nie ma tutaj konotacji ani religijnych, ani moralnych. Gdy chodzi o synonimy tego naszego słowa tam, to w literaturze mądrościowej w psalmach są nimi przymiotnik jaszar, który zresztą występuje także w naszym tekście, tam we jaszar, oraz czasownik cadek, być prawym. No więc nigdzie nie mamy dokładnego opisu tego, czym się charakteryzuje tam. Jedynym wyjątkiem mogą być słowa samego Hioba z 9 rozdziału, gdzie w 21 wierszu mówi o sobie właśnie jako o
jako o kimś, kto jest tam. To znaczy w kontekście sens jest taki, że Hiob jest niewinny, jest bez skazy, jest wolny od grzechów, przynajmniej od tych wszystkich, za które spotyka go właściwie w tym momencie jakaś niezasłużona kara. Proszę Państwa, ostatecznie należy wysnuć taki wniosek, że ja naprawdę uważam, że nie ma się co obawiać tego, by użyć tutaj słowa doskonały. Bo trzeba rozróżnić pomiędzy doskonałością biblijną, a doskonałością, którą my mamy na myśli najczęściej, kiedy mówimy o doskonałości. Bo nawet mówi się w takim języku potocznym, nikt nie jest doskonały. Nobody is perfect. Ale w tym sensie mamy na myśli doskonałość arystotelesowską, albo zrozumianą, jak Arystoteles chciał, czyli wolność od jakiegokolwiek braku, uchybienia, jakiejkolwiek niedoskonałości. Otóż w sensie biblijnym tam doskonały to jest ktoś, w którym jest taka doskonała harmonia, taka idealna harmonia pomiędzy tym, co w sercu i co na języku. Tym, co w sercu i na języku. Hiob nie jest człowiekiem dwulicowym, nie jest hipokrytą. On pomimo wszystko, pomimo tych zastrzeżeń, które ma szatan, on jest człowiekiem jakby integralnego serca. Nie ma tam podstępu, nie ma tam jakby dwulicowości. To, co w sercu, to, co na języku i to, co w działaniu, to wszystko jest perfekcyjnie ze sobą zgodne. Nie ma tutaj rozdźwięku i w tym sensie Hiob jest doskonały. To jest pewien ideał, który przyświecał mędrcom i Hiob go fantastycznie w sobie uosabia. Drugie słowo z tego pakietu, z tego bukietu, z pierwszego wiersza, tam we jaszar, to słowo jaszar to prawy. Generalnie wywodzi się z rdzenia jaszar, który oznacza, ma takie konotacje być prostym, nie krzywym. Prawy tutaj może trochę być takie zwodnicze to słowo. Prawy w sensie być prostym, nie krzywym, być wyprostowanym nawet, być kimś, kto jest, no co tu dużo mówić, nie chodzącym gdzieś na opłotki. Generalnie terminy pochodzące od tego rdzenia można rozpatrywać albo dosłownie, albo metaforycznie. I to drugie będzie nas tutaj interesować. W Księdze Hioba termin ten pojawia się w prologu, i to, jak już wspomniałem, razem ze słowem tam, i to trzy razy. Termin ten najczęściej pojawia się w Księdze Przysłów i Psalmach. Można generalnie powiedzieć, że opisuje postępowanie, dla którego obce jest błądzenie czy schodzenie na manowce. Ciekawe, że w całej Biblii hebrajskiej tylko dwaj nieanonimowi bohaterowie, nie licząc Boga, zostali właśnie określeni tym mianem jaszar. I są to, uwaga, Dawid i Hiob właśnie. Dawid oczywiście, kiedy król Akisz nazwał go jaszar, no to jest w tym jakaś ogromna ironia, nieczytelna jeszcze dla samego Akisza. Pamiętacie Państwo być może historię Dawida, który uciekał przed Saulem i właśnie u króla Gat znalazł schronienie, króla Gat, Akisza. Z czasem stał się jego zaufanym watażką. Tak go polubił ten król Akisz, że dał mu miasto Siklag albo Ziklag, z którego Dawid wypuszczał się na południe. Tam pacyfikował różnych wrogów Filistynów, ale przy okazji torował sobie drogę również pod swoje przyszłe panowanie na tamtym terenie. A więc, kiedy przyszło do pewnej rozgrywki ostatecznej między Filistynami i Saulem, no, Dawid musiałby razem z innymi książętami filistyńskimi tym razem dołączyć do tej bitwy, ale oni mu nie ufali. Nie chcieli go tam i dlatego, no cóż, Akisz musiał wziąć to pod uwagę. Wziął to pod uwagę, ale mu od razu ogłosił jakby votum separatum i powiedział, że on nie ma mu nic do zarzucenia i wie, że Dawid jest jaszar, czyli prawy, że nie jest człowiekiem właśnie chodzącym
na opłotki, tylko idzie prostą drogą. Że jest lojalny i uczciwy, mówiąc krótko. No, w tym jest oczywiście ogromna ironia, bo Akisz bynajmniej nie poznał się na Dawidzie i nie poznał, nie przejrzał go na wylot. Dawid został zatem odsunięty od tej kampanii przeciwko Saulowi na swoje własne szczęście, a z drugiej strony również jeszcze jakby wzmocniła się sympatia ze strony Akisza w jego stronę. Gdy chodzi o znaczenie jego w prologu do Hioba, to autorzy różnie oddają to słowo. Od prawy do uczciwy. Chyba najlepiej jednak rozpoznał jego znaczenie wspomniany już Dorm, który słowo tam określił jako doskonały wewnętrznie, mówiąc, że słowo Jaszar określa doskonałość w jakby relacjach z innymi ludźmi. W ten sposób te dwa stanowią taką tam wejaszar, stanowią taką parę, która tłumaczy, no, opisuje właśnie genialnie, no, na czym polega ta integralność, doskonałość Hioba. Wewnętrznie nie ma w nim podstępu, a także w działaniu wobec innych ludzi. Jaszar jest on po prostu człowiekiem prawym, człowiekiem, którym nie ma podstępu, którego nie należy się bać, który wzbudza zaufanie. I rzeczywiście tym zaufaniem można go obdarzyć bez jakiejkolwiek obawy czy jakiegokolwiek lęku. Ale Lewek uzupełnia jeszcze ten obraz, mówiąc, że każde takie zachowanie, właśnie ta doskonałość w relacjach, w stosunkach z innymi, musi zakładać istnienie pierwotnie zaakceptowanych norm. Czyli są jakieś normy, które wynikają albo z wyłuszczenia Bożego, to Bóg je najpierw wyartykułował, albo wspólnota jakoś przyjęła za swoje, albo są jakimś kanonem przekazanym od jeszcze wcześniejszych patriarchów i bohater je zaakceptował i w zgodzie z tymi normami postępuje. Więc Jaszar ma właśnie takie konotacje. Bycie doskonałym w relacjach z innymi. Eli Weiss dodaje, że słowo to opisuje kogoś, kto wybiera i idzie prostą ścieżką, tak jak już wcześniej wspomniałem, w przeciwieństwie do kogoś, kto chodzi krętymi drogami. Oczywiście przez ścieżkę rozumiemy tutaj postawę moralną. Gdybyśmy mieli uzupełnić jeszcze, bo to jest, no, mieni się wieloma kolorami to słowo jaszar, to spójrzmy na nie przez pryzmat synonimów i antonimów. Gdy chodzi o synonimy słowa jaszar, to mamy następujące. Sprawiedliwy, dobry, niewinny, czysty, wierny, bogobojny. Gdy chodzi o antonimy, to mamy zdradliwy, perfidny, zły, głupiec, opieszały, krwiożerczy. Podsumowując, możemy stwierdzić, że termin ten niesie w sobie głębokie moralne konotacje. Może oznaczać zwykłą ludzką cnotę szczerości, która właśnie, jak powiedziałem, wzbudza zaufanie i bez obaw można się takiemu człowiekowi powierzyć ze swoim życiem. Nie jest to bynajmniej cnota statyczna. Wymaga wcześniejszego przyjęcia i posłuszeństwa wobec Bożych nakazów albo nakazów danej wspólnoty, czy też jakiegoś depozytu jeszcze wcześniejszych pokoleń. Wszystko to pasuje do postaci Hioba, który jest opisany jako człowiek zatroskany o sprawy innych i respektujący dekrety Boże. Sam Jahwe mówi o nim z wielką satysfakcją, o czym czytamy w pierwszym rozdziale, w ósmym wierszu i właśnie w drugim rozdziale, w trzecim wierszu. Zatem chciałbym zachować to tłumaczenie prawy, z tym jednak zastrzeżeniem, że ta prawość jakby mieni się wieloma barwami, jak wspomniałem. To znaczy, jest to termin fasada jakby. Za nią są te wszystkie przymioty, które tutaj próbowałem wyłuszczyć przy pomocy na przykład synonimów. Oba te terminy, tam we jaszar, to pewna utarta formuła, jak się zdaje, która określa człowieka wybitnie jakoś wybijającego się ponad przeciętną. Człowieka, który, no, którym każdy chciałby albo powinien chcieć być. Człowieka, który już na ten moment jest praktycznie niedoścignionym ideałem dla przeciętnego zjadacza chleba. Tak opisane, jak powiadam, tam wejaszar, no nikt nie został w Piśmie Świętym
tak jednym tchem. A co tutaj dopiero jeszcze kolejne dwa określenia, które Hiobowi zostały przypisane. Proszę Państwa, wspomniałem przed chwilą również, że, będę jeszcze o tym mówił, ale wspomniałem przed chwilą, że Pan Bóg również wypowiada się o Hiobie dwukrotnie w samych właśnie superlatywach, używając dokładnie tego samego zdania z pierwszego rozdziału, z pierwszego wiersza. To jest właśnie bardzo ciekawe i bardzo ważne dla całości, bo trzykrotnie w całym prologu Hiob zostanie określony przy pomocy tych właśnie czterech terminów, które no, nie mają sobie równych. Razem wzięte są tak ciężkie gatunkowo, że po prostu wow. Więc jeszcze dwukrotnie sam Bóg powie o nim w takich samych terminach, w takich samych kategoriach. Więc nie dość, że autor czy narrator opowie o Hiobie, przedstawi go jako wybitną jednostkę, to jeszcze Bóg tak się do niego odniesie z wysokości nieba. Jeżeli tak, to już nikt, żaden czytelnik nie powinien mieć wątpliwości, że Hiob doskonały był, że Hiob jest postacią wybitną. Po co to wszystko? Bo gdyby nie był postacią wybitną, to właściwie nasze opowiadanie mogłoby się skończyć na drugim rozdziale. Bo każdy mógłby sobie zadawać pytanie albo odpowiadać na nie od razu. Hiob, dlaczego został w ten sposób potraktowany? No coś musiało być na rzeczy. Nie, nie. Całe to opowiadanie, trzykrotne wyartykułowanie tej niesamowitości Hioba zmierza do tego, żeby pokazać postać idealną. Idealną, w której nie ma cienia jakichś uchybień, czegoś, wobec czego można zbudować jakieś zarzuty. Hiob w żadnym najmniejszym stopniu nie zasługuje na jakąkolwiek karę. Jest uosobieniem wszystkich najpiękniejszych cnót, których mędrcy mogliby sobie życzyć. No właśnie. Trzeci termin, który się tutaj pojawia w tym opisie, w tej charakterystyce, to jest bojący się Boga. Nasz tłumacz powiedział bogobojny. Proszę Państwa, ta cecha już przypomina nam prawdopodobnie, jeśli Państwo uważnie słuchali moich wykładów od początku, pamiętają Państwo zapewne, że od początku słychać o tym, że u podstaw światopoglądów mędrców jest między innymi właśnie bojaźń pańska. Za chwilę do tego wrócę. Istnieje bardzo bogata literatura na temat tego fenomenu bojaźni pańskiej. To trochę źle brzmi, prawda? Bo nam, no, oczywiście chodzi o relację do Pana Boga, ale my w relacji do Boga raczej wolelibyśmy nie widzieć bojaźni, strachu, lęku, czegoś takiego. Ale jak mówię, to jest pewne nieporozumienie. Tutaj nie chodzi o lęk, bynajmniej. Jak mówię, to pojęcie interesuje nas głównie w odniesieniu do ksiąg mądrościowych, a zwłaszcza przysłów i Hioba. Generalnie można wyróżnić w Biblii hebrajskiej dwa zasadnicze aspekty bojaźni Bożej w znaczeniu przenośnym. Najpierw chodzi o lojalność wobec Boga przymierza, czyli czczenie Go i przestrzeganie Jego przykazań. Ale również, po drugie, chodzi o moralną postawę, o postępowanie. Analizując znaczenie bojaźni pańskiej w literaturze mądrościowej, trzeba by zacząć od Księgi Przysłów. Jak Państwo zapewne pamiętają, w pierwszym rozdziale, w siódmym wierszu, jasno zostało powiedziane, że bojaźń pańska jest początkiem wiedzy, daat. A ta wiedza to oczywiście jest termin zastępczy na słowo mądrość. Czyli bojaźń pańska jest początkiem mądrości. Początkiem w sensie bramą, w sensie również nie można inaczej zacząć, niż najpierw trzeba mieć bojaźń pańską, potem poszukuje się mądrości. Dlatego, że mądrość w Bogu ma swoją domenę, swoją siedzibę i trudno by jej szukać gdzieś poza Nim. A zatem człowiek, który metodologicznie chce się dobrze zabrać do poszukiwania mądrości, najpierw musi zadbać o swoją bojaźń Jahwe. Jak pamiętają Państwo, ten siódmy wiersz pierwszego rozdziału jest swoistym mottem dla właśnie całej Księgi Przysłów, ale także może być mottem dla wszystkich ksiąg mądrościowych i świetnie definiuje te potrzeby mędrców, czy tą metodologię mędrców, bez której nie można zrozumieć, o co im chodziło.
Mówiłem już Państwu, że w tej relacji bojaźni wobec Boga nie chodzi bynajmniej o lęk, jakiś stres związany ze spotkaniem Go, ze spotkaniem się z Nim. Chodzi raczej o zachwyt nad stworzeniem i z tego zachwytu rodzi się relacja. Ten zachwyt to jest takie po prostu przejęcie się tym wszystkim, co człowiek widzi, doświadcza w świecie. Jakieś takie uzmysłowienie sobie, że to przecież samo nie mogło powstać. Że są w tym fantastyczne zasady, które przecież Stwórca włożył. Ten zachwyt, proszę Państwa, z którego rodzi się relacja, oto właśnie bojaźń Pańska. Więc nie chodzi tutaj o żadne bynajmniej lęki, stresy, nic takiego. Raczej chodzi o dobrą, pozytywne odniesienie. No, nieporozumienie polega na tym, że no, jakby nie tłumaczył, to trzeba tutaj uwzględnić słowo lęk, bojaźń, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, jeśli takie istnieje w naszym słowniku. No w każdym razie, na przykład, jak Państwo wiedzą, ten termin występuje na przykład wśród darów Ducha Świętego. Bojaźń Pańska. Niestety w niektórych krajach, w tym na przykład w Stanach Zjednoczonych, zastąpiono go właśnie z obawy o to, że młodzież źle zrozumie, młodzież przygotowująca się do bierzmowania, że nie będzie chciała dalej procedować, postępować w zdobywaniu wiedzy i mądrości. Zastąpiono ten termin słowami wonder and awe, czyli zdumienie i zachwyt właśnie nad stworzeniem. No, ja rozumiem intencje, ale jednak trzeba by raczej wrócić do terminologii biblijnej. I terminologia taka ta jest właśnie taka. Yirat Elohim, to znaczy bojaźń Boga. Ciekawostką jest to, że normalnie w literaturze mądrościowej, także samo na początku wspomnianym prologu do prologu Księgi Przysłów, jest Yirat Jahwe. Tutaj natomiast mamy Yirat Elohim, więc jest zmiana w imieniu Bożym. Tam jest Jahwe, czytamy jako Adonai, a tutaj jest Elohim. Czy może to sugerować jakąś zmianę znaczenia? Na przykład w psalmach, kiedy będziemy analizowali je pod kątem użytego imienia Bożego, to może mieć znaczenie. Na przykład w psalmie trzecim, kiedy psalmista żali się na tych, którzy go opadli i którzy, no, jakby to powiedzieć, nie są mu przyjaźnie nastawieni, on chce ich pokazać również jako wrogów Boga. I sam rozpoczyna ten psalm od wezwania Boga pod imieniem Jahwe, Zbawiciela, a w usta swoich wrogów wkłada słowa Elohim. Mówią oni, nie ma dla niego zbawienia w Elohim, w Bogu. Przez to chce pokazać dystans, który oni mają wobec Stwórcy, co do którego on się zwraca pod imieniem tym własnym imieniem, bo imię Jahwe jest imieniem własnym Boga. Natomiast tamci, umówmy się, nazywają Boga Elohim. Raczej w naszym przypadku ta zmiana imienia nie ma znaczenia w tym terminie, w tym określeniu bojaźń Boża. Raczej chodzi tutaj o pewne jakby wpięcie się, czy pewną konsekwencję związaną z przyjętą wcześniej konwencją. Konwencją, że Hiob jest jakby patriarchą, żyje w czasach patriarchalnych, gdzie jeszcze imię Boże nie zostało objawione. No tutaj znowu można by dyskutować, prawda, czy faktycznie imię Boże Jahwe nie występuje w Księdze Rodzaju, ale to już zostawmy. W każdym razie jest faktem, że w Księdze Wyjścia, kiedy Bóg po raz pierwszy objawia swoje imię własne Mojżeszowi, to mówi, że patriarchom nie objawiłem mojego imienia, ty jesteś pierwszym. No więc trzymając się tej narracji, możemy powiedzieć, że patriarchowie nie znali jeszcze Boga pod tym imieniem własnym. I stąd być może autor chciał się, no jakby trzymać tej pewnej linii raz obranej, tej pewnej, jak to powiedzieć, tej konwencji właśnie. I właśnie ponieważ uczynił z Hioba kogoś na wzór patriarchy, no to właśnie takie odniesienie znalazło się w tym opisanym, w tym określeniu bojaźń Elohim, a nie bojaźń Jahwe. Ciekawe właśnie wyrażenie w takiej formie Yirat Elohim, bojaźń Pan Boga, jest dość rzadkie w Piśmie Świętym. I właśnie zaaplikowane jest do konkretnych osób tylko w dwóch przypadkach. W przypadku Abrahama, patriarchy, to jest w 22 rozdziale, w 12 wierszu, i w przypadku Hioba, właśnie w tym trzy razy, w tym prologu.
Co więcej, proszę Państwa, następujące tutaj jako ostatnie, jako czwarte określenie, unikający zła, było bardzo typowe dla wszystkich, którzy bali się Jahwe, czyli którzy odczuwali i mieli z nim te właśnie relacje, o której mówiłem. Czytamy o tym na przykład w Księdze Przysłów, w 3 rozdziale, w 7 wierszu, w 8 rozdziale, w 13, w 16 rozdziale, 6 wierszu. Dobrze, czwarty termin, unikający zła. Sar mera. Użyte tu imię słów sar pochodzi od czasownika oznaczającego odwrócić się, zboczyć ze ścieżki, zmienić kurs. Wcześniej mówiliśmy o tym, że jaszar jest właśnie prosty, nie chodzący na manowce, tylko prostą ścieżką, a tutaj pojawia się termin, który jakby był poniekąd zaprzeczeniem. Byłoby tak, gdyby nie chodziło o zło, które trzeba omijać szerokim łukiem albo, co tu dużo mówić, nadłożyć drogi, żeby na nie nie wpaść. Czyli odwrócić się, zboczyć ze ścieżki, zmienić kurs. Znaczne nagromadzenie tego wyrażenia w łonie korpusu sapiencjalnego upoważnia do twierdzenia, że jest to jedno z typowych wyrażeń mądrościowych. Zwłaszcza często jest w przysłowiach, w Księdze Przysłów i w Księdze Hioba właśnie. Zwłaszcza należy zauważyć, że wyrażenie to często pojawia się w kontekście wspomnianej bojaźni pańskiej, o czym była już mowa. Ten obraz unikający zła jest bardzo spójny z obrazem mędrca, bo mędrzec to jest ktoś, kto wybiera dobre rzeczy, które przynoszą korzyść, a zło nigdy nie przynosi korzyści, no chyba, że krótkotrwałą, nie wiem, złodziejowi, zabójcy, komuś takiemu, przynosi krótkotrwałą korzyść, ale na dłuższą metę jest po prostu wyrokiem. Dlatego mędrzec rozpoznaje, pamiętacie Państwo w prologu do prologu Księgi Przysłów, tam było o tym rozpoznaniu, rozeznaniu, co jest dobre, a co złe, bo to nie przychodzi z urodzeniem. To trzeba się wysilić, posłuchać mądrych, starszych, którzy mają wiedzę, rozpoznanie, co jest dobre, a co złe. Jeśli coś ma nawet pozór zła, należy tego unikać, obchodzić szerokim łukiem, żeby nie wchodzić w kontakt z tym. Tak bardzo obrazowo w Księdze Przysłów mówi o tym autor, gdy chodzi o uwodzenie ze strony kobiety. Młody człowiek, który byłby łakomym kąskiem dla pewnej kobiety zamężnej, poszukującej przygód, której mąż wyjechał właśnie w delegację, ma się nie dać złapać na ten lepiej trzepoczących rzęs, tych oczu jakoś, którymi chce go złowić, tych pięknych słów, które jak miód na jego uszy, ma obchodzić jej dom szerokim łukiem. I to jest też taki obraz, który zawarty jest w tym określeniu. Hiob jest człowiekiem, który unika zła, bo ono mu się po prostu nie składa w jedną całość. Zło jest sprzeczne z tym, z tą postawą właśnie Irat Elohim, z postawą doskonałości i prawości. Zło należy zatem absolutnie unikać, nie tylko nie generować, ale obchodzić je szerokim łukiem. Proszę Państwa, ale jest jeszcze jeden termin, który pojawia się w Księdze Hioba, właśnie w prologu dwukrotnie i w epilogu trzykrotnie. Chodzi o termin mój sługa. Bóg mówi tak o Hiobie. W prologu, w tych dwóch scenach, które rozgrywają się w niebie, mówi tak o Hiobie wobec szatana. W epilogu nazywa go swoim sługą wobec przyjaciół Hioba. W całej Biblii hebrajskiej poza Hiobem jest wiele przykładów, gdzie tytuł sługa Jahwe jest zaaplikowany w teologicznym kontekście do wyjątkowych i konkretnych osób. Są to na przykład Abraham, jest to Izak, Jakub, Mojżesz, Kaleb, Jozue, Dawid. Ale tutaj mamy również to zaaplikowane do Hioba. Dlaczego Bóg nazywa go swoim sługą? Dlaczego to jest ważne w kontekście? Bo to jest, wydawałoby się, nic takiego. No, sługa to raczej nie jest jakiś termin wynoszący pod niebiosa, ale to jest sługa Boży.
My też mamy wśród tych, którzy później trafią na ołtarze, jakby pierwszym etapem jest określenie go mianem sługa Boży. W Piśmie Świętym to słowo jest bardzo ciężkie gatunkowo również. I to nie jest przypadek, że Bóg nazywa Hioba swoim sługą. To jest jakby jeszcze postawienie kropki nad i tych wszystkich cech charakterystycznych zawartych w tych czterech określeniach, postawienie kropki nad i, której to postawienie ma zamknąć usta wszystkim, którzy ewentualnie mogliby jeszcze znaleźć albo chcieć znaleźć dziurę w całym. Nie. Dlaczego zatem Bóg nazywa Hioba swoim sługą? Wydaje się, że mogą tutaj być dwa cele. Po pierwsze, chodzi o pokazanie go właśnie jako wyjątkowego indywiduum, kogoś, kto po prostu przekracza wszystkie kanony takich popularnych ludzkich oczekiwań. A po drugie, chodzi o wysłanie takiego sygnału w stronę czytelnika, że Hiob będzie miał wyjątkową rolę do odegrania w czasie całej tej księgi, całego tego opowiadania. Będzie miał szczególną rolę do odegrania. Proszę Państwa, ja już wspominałem poprzednio o tej lekturze dramatycznej. Mówiłem o tym, że księgi Hioba nie da się czytać tak po prostu bezdusznie, tak bez zaangażowania, że właśnie ona wciąga od pierwszych kart. I tutaj właśnie o to chodzi, że Hiob, nam by się wydawało, że to my możemy w jakiś sposób Hiobowi pomóc, a Hiob jakby wciąga nas do swojej historii po to, by być nam poniekąd przewodnikiem. On ma rolę do odegrania także dla nas, bo dzięki niemu, dzięki pytaniom, które zadaje, dzięki tym ostrym, agresywnym stwierdzeniom pod adresem Boga, przyjaciół i tak dalej, on poniekąd nas czegoś uczy. I nawet jeżeli jeszcze w danym momencie my tego nie rozumiemy, to dokładnie tak się dzieje, że Hiob jest naszym przewodnikiem. On ma sporą misję do odegrania. On się musi przedrzeć przez te wszystkie gąszcze założeń powziętych wcześniej, przez te cały ten gąszcz różnego rodzaju klisz, które są absolutnie do spalenia. Gdy chodzi o na przykład te priorytety mędrców, wśród których na czoło wybija się, zdaje się, retrybucja, aż na obrazie Boga skończywszy. Proszę Państwa, Hiob jest zatem nie tylko człowiekiem doskonałym, prawym, bojącym się Boga oraz unikającym zła, jest również sługą Bożym, sługą Jahwe. Z całą odpowiedzialnością można stwierdzić, że nikt w całym Starym Testamencie, żadna wybitna postać, ani Mojżesz, ani żaden z proroków, ani żaden z kapłanów, królów i tak dalej, nie mógłby się równać z tym, co Hiob reprezentuje sobą w kluczu tak wyartykułowanych cech charakterystycznych. Dla nas być może jest to taki jednym tchem rzucony opis Hioba, ale to nie jest bez znaczenia. Gdybyśmy pominęli chociażby to jedno zdanie, to już Hiob straciłby całą barwę. On nie byłby tym, za którego autor chce go pokazać, byłby po prostu zwykłym jakimś człowiekiem. Natomiast takie nagromadzenie tych terminów opisujących go, charakteryzujących go, ma stworzyć właśnie coś takiego. Hiob jest postacią idealną, to jest idealny bohater, który nie tylko w oczach ludzi Bliskiego Wschodu, samego narratora, jest człowiekiem godnym najwyższego szacunku. Ale to jest także człowiek, co do którego Bóg ma najwyższe słowa uznania. Co do którego sam Jahwe nie ma żadnych, ale to żadnych zastrzeżeń. Podważa jego pewność siebie Boga względem Hioba, podważa ją, czy próbuje podważyć, szatan. Bóg godzi się na to wyzwanie, ale absolutnie jakby wiedział więcej, jakby wiedział, że tego zakładu nie może przegrać. W końcu Bóg zna nasze serca. Moi drodzy, to jest niesłychanie ważne, żeby to zapamiętać na początku. Właśnie to jest taką chyba największą konwencją, że Hiob jest doskonały, gdybyśmy użyli tego pierwszego terminu, na którym, jak powiedziałem, zawisła cała reszta. Hiob jest doskonały, zasługuje na doskonałą odpłatę, co potwierdza nawet sam Bóg, i to dwukrotnie, to nie jest bez znaczenia. I Hiob
dostaje tą odpłatę w osobach dzieci, ruchomości i nieruchomości, co dla każdego czytelnika nie spotyka się. Żaden czytelnik nie byłby tutaj zdziwiony. To jest coś absolutnie normalnego. Zdziwienie następuje wówczas, kiedy spadają na Hioba katastrofalne zniszczenia i potem, kiedy spada na niego choroba, w domyśle kara za coś. Ale czytelnik, który zna kulisy tych wszystkich, jak powiedzieć, tych wydarzeń, wie, że tutaj nie chodzi o żadną karę. Czy ta wiedza pomaga mu uporać się z całym balastem cierpienia, które ma przed sobą? Nie. Na tym właśnie polega ten fenomen tej księgi. Czytelnik zostaje wyposażony przez autora w niesamowitą wiedzę. Wiedzę, do której dostępu nie ma Hiob, bo jest z nim, jest czytelnik, jest w niebie i tam przysłuchuje się rozmowie Boga i szatana. Ale jednocześnie ma generalnie ogromną wiedzę, ale ta wiedza na nic mu się nie przydaje. Ostatecznie z tą wiedzą nic nie może pomóc. Może co najwyżej, tak jak przyjaciele, usiąść obok Hioba i razem z nim po prostu milczeć. To było najlepsze, co przyjaciele mogli zrobić. Proszę Państwa, dla całości opowieści musimy jeszcze odnieść się do postaci, która jest tutaj też dość barwna, a może lepiej chyba powiedzieć czarna, czarny charakter. Chodzi o Satan, ha-Satan. Kiedy rozprawiamy na temat szatana, albo w ogóle kiedy słyszę, jak ktoś odwołuje się do Starego Testamentu, mówiąc o szatanie, to wiem, że ktoś ten nie wie, o czym mówi, ponieważ o szatanie, tak jak my go znamy, jest niewiele w Piśmie Świętym. Bardzo niewiele. Mówię o Starym Testamencie. Właściwie mógłbym zaryzykować, że absolutnie minimalnie. Dopiero w tych najstarszych, najmłodszych księgach, na przykład w Księdze Mądrości, tam dopiero pojawia się ta wersja szatana, diabła, zbliżona do naszego rozumienia. Nawet gdybyśmy spojrzeli na Księgę Rodzaju i trzeci jej rozdział, tam gdzie mowa o wężu, który kusi Ewę, i oczywiście postać ta została zinterpretowana zarówno przez żydowską tradycję, jak i chrześcijańską jako szatan, kusiciel, to dla autora biblijnego z tamtego czasu bynajmniej nie ma on takich konotacji. On jeszcze nie zna tego pojęcia szatan w naszym tego słowa znaczeniu. Szatan jako imię własne. Dla niego jest to po prostu, można by rzec, anatomia pokusy. On próbuje, ponieważ język hebrajski jest bardzo konkretny, Hebrajczycy nie lubili, nie znali abstrakcyjnego myślenia, nie znali abstrakcyjnych pojęć, idei. Oni nawet, ale rozpoznawali je w sobie, bo czuli, że jest coś takiego jak miłość, jak myślenie, jak zazdrość i tak dalej, jak strach. Czyli coś abstrakcyjnego, ale z drugiej strony jakby narzucającego się naszej cielesności. Więc było coś takiego również jak pokusa. Jak ją opowiedzieć, jak o niej opowiedzieć, w jaki sposób ją oddać. No, przy pomocy czegoś zewnętrznego, na przykład zwierzęcia. Stąd tamta scena z Księgi Rodzaju, z trzeciego rozdziału, jest bardziej, powiedziałbym, no, obrazem, alegorią, niż faktycznie mówię o czasie, kiedy ją tworzy autor biblijny, niż faktycznie opowiadaniem o szatanie. W Księdze Hioba również występuje szatan i tutaj niestety to też przywiodło wielu takich domorosłów egzegetów na manowce. Dlaczego? Proszę zobaczyć, że no, szatan bynajmniej nie należy, ten szatan, o którym my myślimy, szatan jako imię własne, bynajmniej nie należy do otoczenia Pana Boga, prawda? Co najwyżej możemy o nim pomyśleć jako o zbuntowanym aniele, który po prostu od Boga się oddzielił. I w naturalny sposób jest, jakbym powiedział, po drugiej stronie barykady. Czy tak zachowuje się nasz bohater? W drugiej scenie tego pierwszego rozdziału czytamy, że pewnego dnia, gdy synowie Boży przyszli stawić się przed Panem, szatan też przyszedł z nimi. Synowie Boży? Czyli aniołowie. Szatan? Z nimi? I nikt się temu nie dziwi? Co więcej, tylko z nim Pan Bóg rozmawia. Szatan, Pan Bóg rzekł do szatana, skąd przychodzisz? Z
nim rozmawia Bóg i to tak po przyjacielsku? Daje się nawet sprowokować, czy sprowokować, daje sobie powiedzieć, narzucić pewną narrację ze strony szatana. No Hiob, tak jak go chwalisz, okej, okay, no ale czy on za darmo od ciebie czci? Przecież to jest wszystko wyreżyserowane, to jest aktorstwo, to jest sposób na życie w dobrobycie. Ta rozmowa z szatanem w taki sposób przebiega, a nie jakby się chciało, nie wiem, Bóg w takim zetknięciu z diabłem, z szatanem, od razu pewnie miałby bicz w ręku i chłostałby. Natomiast tutaj jest to wszystko przyjacielskie. Co więcej, szatan zdaje się być jednym z synów Bożych, czyli należy do dworu niebiańskiego. Jest w bliskim, bezpośrednim otoczeniu Boga. I wydaje się również, że na jego zlecenie, jak on mówił, przemierza ziemię i wędruje po niej. O co tu chodzi? W jaki sposób mamy się do tego szatana odnieść? Po pierwsze, proszę Państwa, zwróćmy uwagę, że ten szatan, o którym tutaj mowa, to nie jest imię własne, a więc nie można go pisać z dużej litery. To nie jest imię własne. Imię własne to jest na przykład Dariusz, ale ksiądz to już nie jest imię własne, prawda? To jest już określenie mnie jako indywiduum. A więc szatan w tym tekście to nie jest imię własne. Skąd o tym wiemy? Ponieważ poprzedzone jest rodzajnikiem określonym ha. W języku hebrajskim istnieje rodzajnik określony, tak jak w wielu językach zachodnich. Rodzajnik określony oznacza tu, że nie chodzi o imię własne, tylko o rolę, funkcję, Satan. Okej, a jaka to funkcja? Prawdopodobnie mamy tutaj pewną kalkę zapożyczoną z realiów Imperium Perskiego. Księga Hioba powstaje prawdopodobnie gdzieś około wieku V, w początkach, czy w końcówce VI, a więc wtedy, kiedy Imperium Perskie już na dobre zagościło na Bliskim Wschodzie. Persowie mieli ogromne połacie ziemi, ogromne to imperium zbudowali na gruzach wcześniejszego babilońskiego i innych. No i teraz był kłopot, jak tym wszystkim zarządzać. Nie było takich nowoczesnych środków komunikacji, jakie mamy dzisiaj, więc trzeba było jakoś sobie z tym poradzić. Podzielili go na tak zwane satrapie. I były 24 satrapie, czyli takie, powiedziałbym, regiony, województwa, landy, którymi to satrapiami zarządzali, jak można się domyśleć, satrapowie. Satrapa to ktoś, kto rządził, nagle zaczął rządzić regionem, w imieniu oczywiście urzędującego cesarza, zaczął rządzić regionem, który mógł być dwa razy większy niż nasz kraj. Taki satrapa odpowiadał bezpośrednio przed cesarzem. Ale do stolicy daleko, cesarz niekoniecznie musi wiedzieć, co się dzieje w prowincjach, więc wymyślono taką instytucję satanim, to znaczy takich, ja to nazywam taki agent prowokator, l'agent provocateur, czyli ktoś, kto po prostu jest takim agentem Tomkiem, nazwijmy to. Agent Tomek, który bada lojalność względem urzędującego cesarza. Lojalność oczywiście tych satrapów. Bo to było, no to spędzało sens powiek tym urzędującym cesarzom, bo mogło się okazać, że ci satrapowie w liczbie 24, każdy z nich, zarządzając tak dużą prowincją, dużym obszarem, mógł pewnego dnia obudzić się i powiedzieć sobie, chwileczkę, ja tutaj zarządzam tylko taką jedną prowincją, a ten idiota tam w stolicy po prostu rządzi całością. Czym ja się różnię od niego? Przecież ja mógłbym to robić z powodzeniem o wiele lepiej. Wobec tego, żeby badać te nastroje, wymyślono instytucję satanim, czyli właśnie tych agentów Tomków, którzy, co tu dużo mówić, jeździli na te dwory poszczególnych satrapów, którzy żyli jak udzielni książęta. I tam no, przy użyciu i wina, i na ucztach, i tak dalej, oni się przyglądali i badali poziom lojalności względem urzędującego cesarza.
I w ten sposób imali się różnego rodzaju taktyk. No, trzeba było wypuścić takiego delikwenta na różnego rodzaju tematy, żeby pod wpływem właśnie czy to jakiegoś dobrego winka, czy jakiegoś takiego rozrzewnienia, no jeśli miał jakieś, była w nim jakaś dwulicowość, żeby się po prostu wysypał. I dokładnie o tę dwulicowość chodzi naszemu szatanowi z księgi Hioba. On dokładnie w taki sposób się zachowuje. Bóg jakby jest tym cesarzem, natomiast szatan w jego imieniu przeczesuje ziemię i bada poziom lojalności ludzi względem Boga. I Bóg mówi, a patrz, no, widziałeś Hioba, to jest dopiero człowiek, to jest mój najlepszy sługa. Ale szatan mówi właśnie tak, jak przywykł działać. Wydaje mi się, że jest w nim sporo udawania, sporo aktorstwa. Jemu się to po prostu opłaca. Ja go mogę wybadać na tę okoliczność i wtedy się okaże. Wydaje mi się, jestem pewien, że on po prostu gra. Bóg godzi się na tę konfrontację, mimo że wie więcej niż nawet szatan i po prostu godzi się na tą konfrontację. Proszę Państwa, a zatem szatan, o którym tutaj mowa, to bynajmniej nie ten szatan, którego na przykład piętnuje Pan Jezus, który jest na kartach Nowego Testamentu no, czymś już naturalnym. Szatan w Starym Testamencie to jest idea dopiero w powijakach. Żeby Państwu to udowodnić, to powiem tylko tyle, że szatanem można nazwać nawet Pana Boga. I to się odbywa w Księdze Liczb, w 22 rozdziale, 22 wierszu, gdzie anioł pański, często właśnie takie uosobienie Boga, staje na drodze słynnego proroka i jego oślicy, Balaama, proroka Balaama, pogańskiego proroka, i jakby staje na drodze tegoż zwierzęcia. I w ten sposób staje się Satan, adwersarz. Ten, który jest moim adwersarzem, w tym wypadku nawet Bóg pełni taką rolę. To jest, jak mówię, nie jest to jeszcze imię własne, tylko funkcja. W księdze pierwszej Samuela, tam w rozdziale 29, w wierszu 4, przeczytajmy, tam jest taki też fragment, pierwsza księga Samuela, 29 rozdział, 4 wiersz. Filistyni zgromadzili swoje oddziały koło Afek, Izraelici zaś rozłożyli obóz u źródła, które jest na nizinie Izrael. Władcy filistyńscy szli na czele setek i tysięcy. Dawid ze swymi ludźmi szedł na końcu przy Akiszu. Książęta filistyńscy mówili, po co tutaj ci Hebrajczycy? Akisz odrzekł książętom filistyńskim, to jest Dawid, sługa Saula, króla izraelskiego, który u mnie przebywa rok albo dwa. Nie znalazłem u niego nic od dnia, w którym przyszedł do mnie, aż do dziś. Ale książęta, i tutaj właśnie kluczowa scena, książęta filistyńscy rozgniewali się na niego i powiedzieli, odpraw tego człowieka, niech wróci na miejsce, które mu wyznaczyłeś. Niech nie bierze z nami udziału w bitwie, gdyż mógłby się stać w walce naszym przeciwnikiem, Satan. Czyli adwersarz, przeciwnik. To jest znaczenie. W tym sensie oni boją się, że Dawid stanie się dla nich szatanem. W księdze Kronik, która jest nawiązaniem do księgi drugiej Samuela, w księdze Kronik, proszę Państwa, jest już widać, że ta myśl, ta koncepcja szatana ewoluuje. Po niewoli babilońskiej, w czasie której to Izraelici zetknęli się z pewnymi koncepcjami teologicznymi w Babilonii, nagle zaczęli sobie zdawać sprawę z tego, że zło nie może pochodzić z ręki Boga. Że Bogu nie zależy na złu, że musi być jakiś ktoś inny poza Bogiem, kto działa w ten sposób, że ludziom dokucza, czyni zło, albo generuje je w jakiś sposób, ale Bogu raczej zła przypisywać nie wolno. To jest też ciekawe, bo w księdze Hioba na początku, znaczy w drugim rozdziale, mówi Hiob, dobro przyjęliśmy z ręki Boga, zła przyjąć nie możemy? Mówi tak do swojej żony. Tutaj pobrzmiewa właśnie cały czas to myślenie, że wszystko, co nas spotyka, pochodzi z ręki Boga. I to była teologia właściwa dla tak zwanego okresu pierwszej świątyni.
Wszystko, co pochodzi, dobro czy zło, pochodzi od Boga i jest albo nagrodą, albo karą. W czasie pobytu Izraelitów w niewoli babilońskiej, w zetknięciu z ich religią, Babilończyków religią, następuje głęboka refleksja teologiczna. I właśnie ta koncepcja szatana zdobywa coraz większą, powiedziałbym, coraz większą popularność w myśleniu o tym, że Bóg nie może być odpowiedzialny za zło, że musi być ktoś inny, kogo należy obarczyć odpowiedzialnością. Pamiętacie Państwo taką historię o tym, jak w drugiej księdze Samuela, w 24 rozdziale czytamy o tym, że Dawid zarządził spis powszechny po to, by oczywiście upewnić się, czy przekonać, ilu ma ludzi, których mógłby powołać pod broń, żeby ostatecznie jakąś wojenkę znowu wymyśleć. I to nie spotkało się z dobrym odzewem ze strony Pana Boga. Został za to Saul, Dawid napiętnowany. Ale to samo opowiadanie o tym samym, które pochodzi już z Księgi Kronik, późniejszej księgi, z pierwszej Księgi Kronik, z 21 rozdziału, z pierwszego wiersza, dodaje jeszcze jeden interesujący szczegół. Powstał szatan przeciwko Izraelowi i pobudził Dawida, żeby policzył Izraela. Czyli mamy już takie przeniesienie odpowiedzialności na jakiś inny byt, na szatana właśnie, który, co tu dużo mówić, jest odpowiedzialny za zło. Następuje taka ewolucja właśnie na niwie teologicznej i szatan zaczyna nabierać coraz bardziej takich realnych cech. Ta intuicja gdzieś tam zasiana prawdopodobnie w Babilonii nagle nabiera jakichś prawdziwych kształtów i do tego stopnia, że w Księdze Mądrości czytamy o tym, w Księdze Mądrości napisanej prawdopodobnie w połowie pierwszego wieku przed Chrystusem, czytamy o tym, że zło, grzech weszły na ziemię przez zawiść diabła. Że diabeł, szatan, jest odpowiedzialny za to. Że istnieje ktoś tak, istnieje taki byt, jak diabeł, szatan, Belzebub, jakkolwiek byśmy go nie nazwali. Gdyby zobaczyć to na przestrzeni czasowej, to mniej więcej jak 50. rok przed Chrystusem, to jest powstanie Księgi Mądrości, to pierwsze Ewangelie, które powstają w latach 60., Ewangelia Marka, 65 prawdopodobnie. W Ewangeliach już Pan Jezus mówi swobodnie o diable, o szatanie. Mówi o nim tak, że nie trzeba tego tłumaczyć. Już do wszystkich dotarła ta wiadomość. Zdaje się, że nawet do tych najbardziej, tych maluczkich, tych najmniej, powiedziałbym, wyedukowanych teologicznie. Im nie trzeba tłumaczyć, kto to jest diabeł albo co to jest za fenomen. No właśnie, ale jeszcze na tym etapie, gdzie analizujemy Księgę Hioba, nie mamy do czynienia z szatanem w takim rozumieniu nowotestamentalnym, bycie przeciwnym Bogu. Tutaj on należy do Bożego dworu niejako. Jego zadanie jest inne. On jest, spełnia funkcję w tym opowiadaniu, w tym prologu, spełnia funkcję czarnego charakteru. W każdym szanującym się thrillerze, opowiadaniu, narracji jest jakiś taki czarny bohater, który paradoksalnie czyni całą akcję o wiele bardziej dynamiczną. On namiesza, coś tam pogmatwa, coś tam utrudni ludziom życie i wtedy oni po prostu muszą to wszystko odkręcać. Ale ten czarny charakter, dopóki nie zostanie pokonany, to, co tu dużo mówić, no trudno liczyć na jakieś pozytywne rozwiązanie akcji. Satan, o którym tutaj mowa, ha-satan, spełnia właśnie tego rodzaju rolę. On jest bytem, aniołem, który napędza całą akcję. Ale zauważcie, że już później nie ma go w całej narracji. Jakby znika. Nie pojawia się ani w części poetyckiej, ani w epilogu. Nie ma go po prostu. Ktoś mógłby sądzić, że takie były też interpretacje, że żona Hioba w drugim rozdziale jest jakby taką, jest na usługach szatana, bo dokładnie robi to, czego by sobie życzył ów szatan, żeby jego słowa
stały się prawdą. Mówił Bogu, że Hiob czci ciebie, bo ma w tym interes i tak dalej. A jak będziesz, jak dotkniesz go chorobą, no to będzie po prostu ci w twarz złorzeczył. I dokładnie do tego chce przywieść swojego męża żona Hioba. Ona mówi do niego w ten sposób, nie mogąc już sobie poradzić z tym ogromnym cierpieniem, kiedy to Hiob został obsypany trądem złośliwym. Żona do niego mówi tak, jeszcze trwasz mocno w swej prawości, złorzecz Bogu i umieraj. Więc rzeczywiście jej podpowiedź jest poniekąd spójna z tym, czego chciał szatan. Chciał udowodnić Bogu, że dotknięty cierpieniem, takim osobistym cierpieniem, będzie złorzeczył Bogu w twarz. No i faktycznie jego żona Hioba z taką podpowiedzią wychodzi. Ale trzeba to dobrze zrozumieć. Tutaj paradoks polega na tym, że ta żona wcale nie mniej cierpi niż jej mąż. Bo przecież to ona również straciła i dzieci wcześniej. To były jej dzieci. Ona również straciła ich 10. Ona również straciła dobytek, bo mogła z niego wcześniej korzystać na zasadzie wieść dobre życie przy Hiobie, dzięki tym posiadłościom, ruchomościom i nieruchomościom. I wreszcie ona nie radzi sobie z tym cierpieniem swojego męża. Ewidentnie musi być to dla niej ktoś bardzo drogi, jej mąż, i ona po prostu już sobie nie radzi z jego cierpieniem i proponuje mu coś, co moglibyśmy nazwać swoistą eutanazją ówczesnego czasu. Ona zgodnie z popularnymi wierzeniami wie, że jak się Bogu złorzeczy, jak się mu rzuca w twarz złe jakieś przekleństwa, to Bóg nie pozwoli z siebie w ten sposób drwić, tak siebie obrażać i musi się to skończyć natychmiastową śmiercią takiego przeklinającego. Dlatego ona proponuje mu, weź ty złorzecz Bogu, żeby cię natychmiast zabił, w ten sposób zostaną przecięte twoje cierpienia. Nie będziesz już dłużej cierpiał. Ona patrzy na tą sytuację i postrzega ją jako beznadziejną. No bo Hiob jest już dogorywający. Dla niego już nie ma nadziei. Tak się wydaje. W jej ludzkiej perspektywie może to być prawdą. Dlatego mówi do niego, przynajmniej żebyś nie cierpiał. Więc złorzecz Bogu, bo i tak po prostu ten Bóg to jakaś porażka. Złorzecz mu, zostanie przecięte twoje cierpienie i będzie pozamiatane. Hiob mówi właśnie wtedy te słowa. Mówisz jak kobieta szalona, a więc niemądra. On natomiast wykazuje się tą integralnością, za którą Pan Bóg dwukrotnie go pochwalił. Ciągle jest tym samym Hiobem niewzruszonym, nawet wówczas, kiedy cierpienie zmiażdżyło jego samego. I mówi do niej, mówisz jak kobieta szalona, niemądra, mędrzec. Ja chcę za takiego uchodzić. Przyjmuję z ręki Boga zarówno dobro, jak i zło. I mówi autor, w tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył swymi ustami. Nie można było mu nic zarzucić. Ale na tym etapie Hiob jest poniekąd jakimś takim cyborgiem w oczach czytelnika. Wydaje się, że, jak mówiłem już wcześniej, aż nierealistyczne jest to, żeby ktoś do tego stopnia był ufającym Bogu. No bo taka strata, jedna, druga, trzecia, jego własne cierpienie, to już właściwie żadnego odwrotu. A ten człowiek niewzruszenie trwa przy swojej tuma, przy swojej doskonałości. Nic mnie nie rusza, cytując słowa znanej piosenki. Nic go nie rusza. Jak to możliwe? To jest ten moment taki krytyczny, w którym czytelnik może mieć wrażenie, ktoś nas tutaj chyba nabiera. To nie jest możliwe, żeby człowiek do tego stopnia był jakoś niewzruszony, niewzruszalny. I właśnie trzeci rozdział jest odpowiedzią na te wszystkie rodzące się w czytelniku wątpliwości. Ten trzeci rozdział pokazuje Hioba niecierpliwego. Kontrast w stosunku do tego cierpliwego, niewzruszonego następuje tutaj niesamowity. Nagle w trzecim rozdziale ten sam Hiob wybucha ogromną skargą. Ale skarga w starożytnym świecie
zaniesiona nawet agresywnym językiem pod adresem samego Boga, nie jest niczym karygodnym. Modlitwy lamentacyjne, psalmy lamentacyjne na przykład, absolutnie nikogo nie gorszą, nawet jeśli pobrzmiewa w nich bardzo surowy pod adresem Stwórcy język. Człowiek cierpiący ma prawo w ten sposób artykułować swoje cierpienie. To cierpienie go usprawiedliwia poniekąd i to cierpienie usprawiedliwia język, którym się posługuje. O tym języku, o tym cierpieniu będzie w kolejnym wykładzie. Będzie też o RIV, który miałem zamiar rozpocząć już w tym wykładzie, ale niestety nie udało się czasowo. W każdym razie RIV, cierpienie, które dyktuje ostre słowa, to, a także mowy między przyjaciółmi i oskarżenia pod jego adresem, zostaną zawarte w kolejnym wykładzie. Serdecznie zapraszam, pozdrawiam, szczęść Boże!